którzy mieli, jak Włodek mówił, dosyć wyraźną przewagę nad następnymi. No ale to są nerwy, to są emocje. Severin Freund, wielki faworyt. Zobaczymy, 95,5 metra, współrekordzista skoczni razem z Rune Veltą. Traci do Norwega 2,5 punktu. Finałowy skok Niemca. Podium wydaje się pewny, ale który jego stopień? Znakomita prędkość na progu, spokojny, daleki lot. Nowy lider. Będzie medal. Jeszcze mu podwiało pod narty znakomicie na całej długości, zwłaszcza w tej pierwszej części przelotowej. 96 metrów. Nowy rekord skoczni w Falun. 96 metrów. Był współrekordzistą z Rune Veltą, który będzie kończyć po pierwszej serii. Prowadzi Norweg. Stefan Kraft za chwilę. I teraz noty 19,5, 18,5. Te noty mogą mieć ogromne znaczenie. Werner Schuster wie jedno. Jest podium. Tak Niemcy, ale czy jest tytuł, na który tak długo czekają od 2001 roku, od czasu zwycięstwa Martina Schmidta, i teraz cały zespół niemiecki jest razem z Severinem. Popatrzmy, jaka będzie łączna nota, jest 252,3. Jaka będzie odpowiedź Stefana Krafta? 0,8 punktu ich dzieliło, musi skoczyć w takim razie bardzo daleko. Czy to jest możliwe? 97,5 metra. Było nawet 98 i jest 98, jak Państwo widzą. Czy to jest wykonalne dzisiaj? Kraft mocny jest, tylko czy aż tak mocny? Nie. Nie. A więc tylko Rune Velta, który ma przewagę 2,5 punktu po pierwszej serii, może pobić Severina Freunda, ale Freund się okazał mocny. No ale Kraft też dobrze, 95 metrów, to jest świetny wynik, to jest skok, myślę, na drugie miejsce, 95. Czyli podium dla reprezentanta Austrii. No to jest pewne, drugi raz 95 metrów, będzie drugi, ale... Tak, jest na drugim miejscu. No i mamy medal na podium, oczywiście, no są powody do zadowolenia. No i za Rune chwilę, Velta. Właśnie, Rune Velta, Norweg w pierwszej serii, znakomicie. Moim zdaniem najpiękniej te 95,5 metra osiągnął. No ale Freund w serii finałowej jest już w tym momencie samodzielnym rekordzistą skoczni. Norwegom wszędzie gorąco, widać po kibicach. Dla niego to jest no, największe wyzwanie w karierze. 97 metrów. Musiałby poszybować, tak jak w pierwszej serii, 1,5 metra dalej. Ciekawe, czy jest w stanie. Popatrzmy. Rune Velta, walka o Mistrzostwo Świata, albo Severin Freund, albo reprezentant Norwegii. Bardzo ładny, ale dobre. Chyba troszkę za blisko. Ale no zobaczymy. Blisko. Zobaczymy, pięknie też skoczył. No walczył w Rune Velta, walczył wspaniale. 95,5 metra, mało, pół metra bliżej od Severina Freunda. Jak to z wiatrem? 0,8 miał odjęte Niemiec, 0,4 ma odjęte Rune Velta. Dostał też wysokie noty, 19,5, 18,5, ale miał przewagę 2,5 punktu nad Severinem Freundem. Odległością przegrał tylko pół metra, czyli jeden punkt. Wydaje mi się, że blisko Velta wszystko. Wygra. Wydaje mi się, że Velta wygra, ale to będzie naprawdę minimalna różnica między nimi. Norweg czy Niemiec? Norweg czy Niemiec? Reprezentant Norwegii, a więc złoto przed 2 laty dla Bardala, teraz dla Frodla. Ależ napięcie i czekamy. No właśnie, ależ pięknie to wszystko wyglądało. Velta, 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 Velta! Rune Velta, 252,7, o 0,4 punktu. O, niesamowita walka! Brawo, brawo dla Rune Velty. No pięknie skakał, 95,5 metra w obu seriach, a więc znakomicie. No i o 0,4 punktu. Jaka to różnica, Włodek? Były mniejsze różnice, jak pamiętamy w historii. 1/10. Wojtek Fortuna w Sapporo, 1/10. Thomas Morgenstern nad Kofflerem w Pradze Lato w 2006 roku. Ale to wyczekiwanie było piękne, jak stał Severin Freund. To tak trochę jak z Kamilem Stochem i Kasaim w Sofii, w Soczi, kiedy podczas konkursu na dużej skoczni też przeżywaliśmy. Liczyliśmy to w pamięci, jak pamiętasz. I ostatecznie było zwycięstwo. Chyba zawiedziony mocno jest Niemiec. Niespodziewane, piękne zwycięstwo Norwega. Rune Velta broni tytułu dla Norwegów, dla Bardala, który nie mógł obronić. No i teraz
wicemistrz świata obok Severin Freund, a na trzecim miejscu Stefan Kraft. No, największy w karierze sukces René Velty, złoty medal mistrzostw świata, na których startuje po raz pierwszy, a więc tutaj spisał się znakomicie, wielkie brawa. No i jak mówisz, złoto na normalnej skoczni pozostaje w Norwegii. Brawa od Bardala, który też zrobił swoje, szóste miejsce. To jest świetny wynik, widzą Państwo teraz to na ekranach. Ale zdaje się, że Bardal ten plastron mistrza świata mu chciał założyć, akurat realizator uciekł, by pokazać rezultaty. 252,7, 252,3, 0,4 punktu. To nie jest najmniejsza różnica, ale tak jak mówiliśmy dzisiaj, rozpoczynając ten konkurs, będą emocje, dlatego że na małej skoczni zawsze to jest strasznie blisko. Tak było z Adamem Małyszem i Simonem Amanem także podczas konkursu w Salt Lake City. Wielkie słowa uznania i brawa dla Janka Ziobry. Ósme miejsce w debiucie na Mistrzostwach Świata po słabszych skokach w tym sezonie. Tak to trzeba uczciwie powiedzieć. Jest bardzo dobrym wynikiem i dobrym prognostykiem przed jego startami. Teraz chyba już jesteśmy pewni na dużej skoczni przed rywalizacją drużynową. 17 miejsce ex aequo Kamila Stocha i Klemensa Murańki. Ósme miejsce było w Val di Fiemme Kamila Stocha na normalnej skoczni przed 2 laty. Teraz ósme Janka Ziobry. Byłoby dobrze, żeby pójść za ciosem i powalczyć na dużej skoczni. Dziś właściwie ta trójka rywali była poza zasięgiem dla pozostałych. René Velta mistrzem świata, Severin Freund srebrnym medalistą, Stefan Kraft brązowym. Tak kończy się pierwszy konkurs tutaj w Falun. Będą jeszcze 3, na które oczywiście serdecznie zapraszamy. Dziś dziękujemy za uwagę. Włodzimierz Szaranowicz. Marek Rudziński, oddajemy głos do studia.